Czy jedziemy do Lyonu? Tak. Na pewno pojedziemy, bo ja przypuszczam, że będę na pieniądze. Do Lyonu. I gdzie jeszcze? No gdzie jeszcze? Przede wszystkim naszym celem będzie... Gdzie jeszcze? No. Tuż, Avrane de Chateau. Ale gdzie jeszcze? Musimy. Belgulko. U ciebie wiara jest już szczątkowa. Do Chrystusa to było 50 lat temu. Teraz gdzie jeszcze? Do tego, na przykład Bezier. No. Tam, gdzie była ta rzeź tych albinosów. No. Albingu. No. Albingu. No. No. Mhm. Do Perpignan. Mhm. W najbogatszym obecnie miasto we Francji. Do czego? Mam Krokwina. Śródziemnomorski. Poza tym przy Pirenejach ma gigantyczny grzebień Pirenejów, który mają 3000 kilkaset metrów. Oj. I startują prosto z powierzchni morza, bo zauważ, że masy Pirenejów jest blisko Morza Śródziemnego. Nic nie ma orze. No mówię. Także pojedziemy do bogatych miejsc, do Nicei. Bardzo bogate. Ale są bogate nie tylko w sensie, wiesz, ludności, ale także intelektu, bo tam aż, wiesz, razi tak zwana superinteligencja na każdym kroku. Tylko nie ma w innym kraju europejskim, bo tak ostro nie widać tej superinteligencji, jak w Niemczech na każdym kroku. Natomiast tam to dosłownie człowiek kołka dostaje wewnątrz swojego kręgosłupa. Taki kołek się z niego robi, bo on jest zaszokowany po prostu poziomem. Do bogatych miejsc, do Warszawa za biedne ją. Warszawa daleko do tego poziomu zachodniego, oj daleko. Dlaczego? Bo widocznie kapitału nie ma, bo do tego, żeby być tak wyrafinowanym, no niestety trzeba mieć kolonialny kapitał w kradzieży kolonii, które się okradało przez 300 ostatnich lat. Rozumiemy. Bo bez olbrzymiego, skradzionego kapitału pierwotnego nie zbudujesz takiego przepychu także poziomu nawet intelektualnego. Bo wiesz, kiedyś finansowano także uczelnie elitarne na południu Francji, czy na przykład na północy, także z wpływów kolonialnych. Czyli powiedzmy Ile-de-France ze swoim jakimś tam uniwersytetem Ludwika któregoś tam, któregoś, 15, musiał mieć finansowanie między innymi łupiestwa poza granicami kraju. No tak, z tego. Mhm. Nic się z niczego nie bierze. Nie. Nie ma tego, że dobrobyt powstaje tak sobie z dnia na dzień. Tak. No ale to musi być pierwszy milion, musi być kradziony. Katolicy kradną, to tylko cyganka powiedziała. To nie ja skradłam niebu, to nie ja skradłam drzewu. Tak, to nie ona. Tylko katoliczka. Ale katoliczka pojąć tego nie może, że nic nie może wiecznie trwać i że się wszystko zmieniło. Bo katoliczka jest tak moherowo ciemna, że ona żyje tym, co już 1000 lat temu było jeszcze. No. A cyganka już dawno to wyśpiewała, a to jeszcze nie mogą pojąć, o co chodzi katoliczki. Tylko papież, tylko papież, tylko papież. Tak. Uważniejsze od Boga i Maryja też. Słynne małżeństwo, że ważniejsze jest od Boga. A gdzie tetragram Boży? Gdzie żeście go wsadzili? A gdzie imię Boże Jahwe? No gdzie?
Polskiego. I nędzy. Że jak się chodzi nawet po tych ulicach, no ja wczoraj, wiesz co, miałem wrażenie, jakbym był w Nowosybirsku nieomal. Jest taka bida na tym Grochowie. Brud! Słuchaj, na przykład papiery, no przecież ja nie rzucam papieru. Na ulicy? Tak. I taki, wiesz, gruz gdzieś jakiś, taki budowlany, na przykład remont, ktoś, jakiś gruz gdzieś upchał na trawniku. Co to w ogóle jest? Gdzie to, na zachodzie gruz ktoś, no nie do śmietnika, tylko gdzieś sobie wywala na trawnik. To są jakieś niesamowite historie. Ale tam koło Simply Market, tam na Wiatracznej, z tyłu, taki dom stoi koło tego Simply Market, ogród, syf, tam się psy, totalnie. Jakie tak, tam tak. Okno, jakie ale tam szyty wystają. Mało tego, to się to powinni albo sprzedać, albo wyremontować, albo komunalne mieszkania porobić. Ale nie wiem, czy ty wiesz, że reklamowała to telewizja Wieśolandia. Tak, tak. Pokazywała te ruiny takie. Słuchaj, takiej bidy nigdzie nie ma, a poza tym takiego bajzla. Że Simply Market powinien uprzątnąć teren, a widocznie nie może, bo to nie jego teren. A to jest 15 metrów, to jest obok, to jest tu. Także woda już nalana, nic, teraz będzie zimna. A może ty chcesz tam? Nie. Ja dzisiaj nie jestem. Jakieś tam odmianie, ta słynna... Potem, proszę państwa, drzwi zostawię otwarte i będę mnie ratować. Proszę, Alicja Majewska. Tylko w innej formie, jak ona startowała. Tak. Moja ulubiona kobieta nawet, ona nie tylko jest piosenkarką, ona po prostu jest bardzo miła jako kobieta. Ty miałeś z nią właśnie kontakt. Każdy z nas, jak tu państwa siedzi 17 osób, to każdy z nią miał kontakt. Zapraszamy. Przerywało? Tak, tak. No bo to wiesz, no to w ogóle awaryjny komputer. No. Całoska ta Polska, jaka biedna, a takich zdolnych ludzi. Jak na ten auto tej piosenki i tekstu. Słuchaj, dupki nie wiedzą, że artyści to raczej są biedni, wiesz, bo teraz sztuka nie ma jak się sprzedać. To, co ty zakrzyczasz, to taka prawda, że sztukę ciężko sprzedać. Ogólnie to jesteś biedny, a jak jesteś bogaty, jesteś idiotą. To mówisz tak ogólnie. Także wiesz, sztuka nie może się sprzedać, bo dupki lubią lukrowane rzeczy kupować w supermarketach.
Nawet jajka te kupiłeś teraz na te święta Babilonki katolickie. Gdy Warszawa jest katolicka na 95%, a przynajmniej na 50%, a wszyscy śpią na mszach, bo już będzie niedługo 15%. Teraz ludzie poczuli zachód i każdy musi dbać o siebie. Sztukę ciężko sprzedać. Także nie wiadomo, czy to warto się uczyć na artystkę, na nauczyciela, skoro nie ma pracy, nie ma pracy. Oczywiście za artystką trzeba się urodzić. Na przykład ja się urodziłam artystką, bo od razu występowałam. Do nas jak goście przychodzili, to matka kazała śpiewać. Stać i śpiewać, i pieniądze były. No bo to pieniądze były dlaczego? Dlatego, że każdy chciał dać. To nie dlatego, że ktoś chciał z nich ściągnąć, ale że tutaj artystka się u nas w domu urodziła. No i goście przychodzili, a poza tym byli sztorczy. Także no myśmy miały raj w domu, proszę Państwa, bo... Boże, ludzie, to jest boskie. To jest Alicja Majewska i to ty jesteś, bo no. Ty tak poszedł, bo tak, ty tak, jest, ona jest Alicja Majewska, ja ci coś ja powiem. Ja nie miałem, czyli... Także słuchaj, jak miałeś kontakty z tą Alicją, to zawsze jesteś uduchowiony bardziej. Człowieku, słuchaczu, kliencie. Kto to taką linię melodyczną teraz wymyśli? Teraz, w tej Polsce kapitalistycznej. Tak. No posłuchaj, że to jest dzieło sztuki. Wyruszamy sam. To jest genialne, w sensie nawet teksty i muzyki. Nie ma takich teraz. To tutaj wiatr rozchukany tak za dnia. Kołysać nas do snu. I te chórki, i to wszystko. Chórki, chórki. Także taka jest, proszę Państwa, sytuacja, że to nie jest kobieta, że to nie jest mężczyzna, tylko jest boska sytuacja, proszę Państwa. Że są możliwości, że jest dostęp do wszystkiego, do Słowa Bożego, ale ludzie umiłowali ciemność niż prawdę. Dlatego mówiłam wczoraj, proszę Państwa, do tego tramwaju kwadratowego, że dobrze by było, żebyś założył sobie te szkła drugie, żebyś poznał prawdę, zobaczył ją chociaż pierwszy raz w życiu, żebyś ją zobaczył, bo tak to ślepi jesteście. Jezus powiedział do faryzeuszy, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. No bo jak można było nienawidzić Jezusa Chrystusa i mówić, że widzicie, prawda, że znacie? Jak ślepi jest i głupi, chcieli być mądrymi, stali się głupimi. To przecież tak napisane w Biblii, ja tego nie wymyśliłam. Siedzieć mamy na wsi, słuchać! Także jak my tak chodzimy, proszę Ciebie, i z tą piosenką wyruszamy w świat, to baby siedzą za chatą, baby siedzą przed chatą, jak idzie para, świadków, brat z siostrą, albo dwie siostry, to one muszą się rozdzielić, żeby jedna osoba podeszła do jednej grupki moherowych siedzących przed i moherowych siedzących za. Także, to jest dla mnie lepsze niż najlepsza. Ile to trzeba mądrości, inteligencji, wyuczenia z Biblii, no i oczywiście taktu, żeby umieć rozmawiać z tymi wszystkimi. Tak, tak, moherowymi w sumie. W sumie zasady moherowe to są takie agresywne, wiecie Państwo, jak to. Najlepiej, żeby one siedziały tam i żarły na Sapieżyńskiej od 6 rano. I nie podchodziły do artystów, bo artyści zaraz ich namalują, wymalują, opiszą, opowiedzą o nich artyści. Ale te męskie głosy są dopasowane do tych kobiecych. Wspaniałe, to jest genialne. To jest Polska ludowa właśnie, ta socjalistyczna.
To jest wstyd artyzmu. Pop muzyki o tym. Że to były dobre lata, które to był, który to był rok? 1900? 78. O Boż! O Boż! 1978. Ja ci coś powiem, to były te lata, że ja wybierałam się w wielki świat! Ale wtedy posłyszałeś, ja wtedy te mecze oglądałem. Bo oni byli najlepsi na kurzu. Ale co, polscy piłkarze tak, mieli? Tak, nożni. A no to właśnie, no to on słyszał. Tak. Że polscy piłkarze wtedy mieli dobry czas. O, już się idę skąpać. No. A to są lata 69. Tak. Jaki masz ten cel? Że zawracasz mi po dziesiątkach. Dziesiątkami. Poziom był niesamowity. Tak. Polska ludowa. Ale nie kapteksy. Czyli poziom artystyczny nieporównany. Papież był. Nie ma porównania. Papież był, papież był. Dołowanie żydowskie lotem pikowym, pikowanie w dół bombowca. Pikują wiesz artystycznie poziomem. Nasze radio to FM Euro Concita Extra. La 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 la. No hej, jaki jest twój cel? Da da dam, da 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 dam dam. Serce mocno zabiło ci, pomyślałaś już, że to miłość jest. Ta, o której głęboko zaśnisz, i że tak już musi być. Tak mi to już lat. No hej, niech nic nie. Chociaż raz, chociaż tylko żyć. Go!
Musowicz, fajna taka, wiesz, artystka. Ja się kierunkowna, jeżeli chodzi o poziom artystyczny. No. Jak patrzysz na to polską budowę, porównujesz, to z tym koszmarem obecnie. No wiesz, trochę to dziwnie śpiewała. Nie podobało ci się wydawanie Glecy? Powiem bardzo. Był wulkanu na stronę. Przyszliście na jasną stronę Messi Seksu. Witajcie. Mirosław to jest nasz nowy przyjaciel. Szkoła Seksu Joanny Keszka. Niech radość seksu będzie z nami wszystkimi. Tak, także sztuka wyleczy, muzyka wyleczy z kaszlu, z raka, ze wściekłości. Słuchać nie wolno, lekceważyć, trzeba wszystkiego słuchać i przyjąć. Tell life to be, I can see. You can try, cause you're not gonna be. I'm down, I'm really down. I'm down, I'm on the ground. I'm down, I'm really down. I'll give you love when you know I'm down. I'll give you love when you know I'm down. When man drink, woman die that way. Some old drink happen after the day. I'm down, I'm really down. When you know I'm down, how will you laugh? When you know I'm down. We don't know when nobody else. You see now, can you help yourself? I'm down. I'm really down.
Także mieszanka polsko-angielska. Mieszanka polsko-angielska. Także odbija się czkawką, rykoszetem się odbija, proszę Państwa. Kaszleniem, krumczeniem, wreszeniem. Składanka. Dobry los łączył nas, bardzo długo znamy Cię, dzień lub dwa. Uszłaś gdzieś, nie wiem gdzie, cały czas szukam Cię, bardzo długo. Gdzie tam, nie wiem, jakiś Godleski. Dzień lub dwa, ale dobrze wiem, że któregoś dnia znajdę Cię i będę z Tobą, dzień, a może dwa, potem znów czas, minie rok, kilka lat, może będę tęsknił znów, dzień lub dwa. Ale jak czysto śpiewa. Hej. Bardzo ładnie, tajfuny. Także proszę Państwa, jesteśmy w Polsce, a trzeba rozpamiętywać, co było, co będzie, co jeszcze zdarzyć się może. Że któregoś dnia znajdę Cię i będę z Tobą. Dzień, a może dwa, potem znów. Minie rok, kilka lat, może będę tęsknił znów. Dzień lub dwa. Dzień lub dwa. Dzień lub dwa. Także to takie mniej znane, ale ma bardzo dobre, akcenty bardzo ciekawe. Dla takich, którzy są hamami, którzy zagłuszają, zakrzykują, nie ma z nimi kontaktu, to dobre, żeby oni się wyciszyli, słuchali się, może teraz jak będzie wiatr, będzie ptaszek śpiewał na lato. Niech płacz na listu łzy, dawno przeszliłaś sny. Trzeba iść, proszę Państwa, z czasem, ale troszeczkę wrócić się. Jak coś ktoś podpowie, ale nie na siłę, nie na chama. Proszę bardzo. Szukasz po mistrze lat. Obiec stary, gdzieś ty był. Żadnej szansy ci nie daje świat. O nie, żadnej szansy ci nie daje świat. Gdzieś tuż przez siebie, tak jak ja. Amen. Chleb zjera i hamem jest. Nie znaj zmarłych i drodz, śmiej się smutno na złość. La 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 la. Przyniesie los, o nie. Wtedy tysiąc szans przyniesie los. Da 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 da. Lala. Tak jak ja. Lala. Żadnego dnia. Nie znaj zmartwień i śmiej się smutno na złość. Przyniesie los. Radio jeździ. Radio jeździ. Radio jest. Także proszę Państwa, nic na siłę, nic na chama. Trzeba iść oczywiście z duchem czasu, ale nie za wszelką cenę, bo to nic nie da. Biblia mówi, płaczcie z płaczącymi,
Śmiejcie się ze śmiejącymi, ale nic na chama. Ale nic na chama. Dam, dam, dam. Oja, matka woska. Oja, często chosta. Widzicie państwo, papież leciał, tak leciał. Został księdzem, potem papieżem, a ponoć jeszcze i dostarczał nawet gaz. No to ludzie do obozów koncentracyjnych. Także proszę państwa, Japonia dzisiaj już jest niemodna. Nie jest modna. Japonia ma problemy, gdy jeść się chce, wszystko się wali. A za żarciem, to jak za Jezusem czy Caritasem, dziady lecą, wcale się nie modlą. No taka jest przynajmniej sytuacja tu w Warszawie, kiedy cyganorzy do dziadogady, one udają, że się modlą u tych białych. En amour, la loi, c'est comme à la guerre. Le plus fort, c'est Dieu, reste le dernier. Et notre amour s'y va. Dlaczego tego tyle chamstwa tutaj w Warszawie tak dużo, a artystów nie ma, prawda? Dlatego tego bydła, tego błota, tego mad is mad. Błoto jest błoto, jak to w tych powieściach poezji angielskiej mówili. Mad is mad. Dlaczego tutaj tego mad is
tak dużo, a nie ma artystów, nie ma ludzi, którzy zajmowali się sztuką, a tylko chlanie i żarcie, proszę pani, i seks. Warszawa tutaj na Mazowszu, Moherowa, ma takie, widzicie państwo, klimaty po prostu bazarowe, jest tak, bazar Różyckiego. Różyckiego na przykład, Różyc. Tak, no i gdzie ten Różyc jest? Dlaczego Warszawa go nie czci w jakimś tam sensie? Weź ty, chodź, pisz tej piosenki, może jakiś inny kod napisz, jak to znaleźć, żeby to wyjść.
wariatka mu przedmówka. Która prostytutka? A 200 lat temu. Complicité des corps, suite des mots, mensonges et des peurs. Oh, il est possible, tout me faut. A Francja jest niesamowita. Poziom inteligencji taki, że eksplozja na tak. Rew, rew, jest marzenia. Jezus powiedział, że nierządnice i cudzołożnice przyjadą sądzić was, faryzeusze. Także państwo zobaczą, jak ci faryzeusze nisko spadli. Ci uczeni w piśmie, faryzeusze dzisiaj, to kto to jest? Kto to? No właśnie, to jest dla ciebie studium edukacyjne, żebyś tam mógł zrozumieć. Jeśli ciebie może jeszcze Słowo Boże nie pociągnęła, prawda nie pociągnęła, Biblia, to jeszcze masz szansę, słuchacz. Zawsze coś kogoś pociągnie. Zawsze coś kogoś pociągnie. Tak. Italien. De paille. Des enfants crient de paille. De paille, de paille. Et ils répondent la terre. Et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Mazan, Mazanna.
je souffre ma majeure. Jak podobało Ci się wydawanie Glecji? Oj, bardzo. Był wulkan nastąpił. Przyszliście na jasną stronę Messi Seksu. Witajcie. Mirosław to jest nasz nowy przyjaciel. Szkoła Seksu Joanny Keszka. Niech radość seksu będzie z nami wszystkimi. Kupia baba Bosz. Pianissimo, te lo dico pianissimo, questo piccolo ciao sottovoce, così nessuno capirà niente. Sono innamorata di te.
troppo fermo e zitto. M'ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è il più cattivo, quando è solo ha più paura. Soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono Bardzo ładnie to. I kto to tak to wykonuje? Ja Marcini. Tak, pamiętam, że takie były Marcini, te były na najdroższe. No, 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 bo nie każdy o tym wie, proszę ci. Że to jest, że to nie jest jakaś tam inna... Mia Marcini. Czyli Mia to jest imię, a Marcini... Nie jest ona bardzo znana, wiesz. Nie, a skąd tam po prostu jest? No. Nie jest bardzo znana. Tak samo Anna Oksa, czy ktoś w ogóle zna Anna? Przez ten wasz standardowy świat zmiksował, zwariował. Tak, bo teraz każdy play za 0 złotych może mieć. Rozmowy, SMS, czy też ograniczeń, zostaw mi play. To rusza mnie. A co tam jeszcze macie? Designerski Samsung Galaxy J1 albo szybkie LG Leon 4G LTE. W elastycznej Mix formule. Ty też wybierz elastyczną formułę Mix i smartfona za złotówkę. Play Mix.